Witam serdecznie, Jakub Kulik dla fansportu.pl. Jest z nami Tomasz Sarara na ostatnią chwilę. Wjeżdża i rozjeżdża jako komentator. Kłaniam się nisko, ja zawsze powtarzam, że mam dobry timing, także również nawet na przybycie na ostatnią chwilę. Super. Jak się zapowiada gala według Ciebie? Czy czekasz na jakieś pojedynki szczególnie? Ja może bardziej ogólnikowo właściwie, jak się zapowiada gala, bo Wotory właściwie to jest czwarta edycja i gdzieś tam co chwilę mamy jakieś zmiany. Tu zmiany w regulaminie, tutaj będzie zmiana platformy walki, tak? Nie będzie uciekania, nie będzie wybiegania za platformę, za pole walki, tylko no co, jest ograniczone pole walki, co automatycznie daje jeszcze bardziej krwawą jatkę, no nie ma, jest maszeru albo gin. A jak właśnie oceniasz zmianę tego pola walki? Czy ono i tak wykluczy te wypadnięcia za pole walki? Pożyjemy, zobaczymy, to sprawa numer jeden, ale oczywiście wydaje mi się to dobre rozwiązanie. Tak, faktycznie gdzieś tam koncepcja była taka, że zawodnicy mają wchodzić na takie krwiożercze pojedynki, nikt się nie miał cofać do tyłu, no ale jednak życie pokazało, że faktycznie zawodnicy również zaczęli korzystać z takiego najbezpieczniejszego dla siebie scenariusza i czasem w chwili zagrożenia po prostu świadomie uciekali poza pole walki, co psuło widowisko, no a dzisiaj już będą po prostu ci zawodnicy, a nie widowisko. W jednym wywiadzie udzielanym mi powiedziałeś, że do swoich spotkań z zawodnikami w swoim programie się nie przygotowujesz, a czy przygotowywałeś się tutaj zawodników do karty walk? Ja dostałem propozycję komentowania dzisiaj rano, także właściwie totalny spontan, z racji, że Łukasz Juras-Jurkowski wypadł z komentowania. Ja padłem na ostatnią chwilę, także nie jestem przygotowany i znowu będę gdzieś tam czarował od kapelusza. No ale mam ten czarny pas, także spokojnie. Słuchaj, ty masz analizę przerobioną na każdy stopień, będziesz miał współkomentatora, który będzie wiedzą merytoryczną nadrabiał i super duet, mam nadzieję, że będzie. Ja chcę przede wszystkim relacjonować na żywo to, co się dzieje, więc oczywiście lubię się przygotować gdzieś tam, faktycznie mieć pewne portfolio, żeby też gdzieś tam nie udawać wszystkiego, więc wolałbym być bardziej doinformowany, ale gdzieś tam powiedzmy, że współkomentujący weźmie na siebie to drzemie i ja będę relacjonował na żywo, co się tam dzieje. Tomeczku, jak oceniasz te zasady, które się trochę zmieniły, bo idziemy w taką stronę troszeczkę bardziej streetowych nawet walk, no bo są nawet też uderzenia głową, do głową po prostu. Kurczę, ja jako striker powiedzmy, że lubię wszystko, co się wiąże z uderzeniami, tak? Gdzieś tam no, wszyscy dobrze wiedzą po mojej ostatniej walce, że parter to nie jest moja ulubiona. Zaskoczyłem. Tak, ale mimo wszystko zaskoczyłem, ale to powiedzmy sobie, nie jest to moja ulubiona płaszczyzna i lubię po prostu dobre wymiany, krwawą jatkę, często używam takich sformułowań, bo lubi też to również publiczność. Ja gdzieś tam uczyłem się tego, co mnie najbardziej jarało jako obserwatora. Dzisiaj mam takie narzędzia, które właśnie jarają publikę. No i co one? Mam nadzieję, że Wotory właściwie w tym kierunku idzie, żeby było jak najwięcej tej takiej rzeźni. No, co tu dużo mówić, o to w tym wszystkim finalnie chodzi. Jak twoje zdrowie? Bo rehabilitujesz się i kiedy możemy cię planowo mniej więcej zobaczyć, no już walczącego? Mam nadzieję, że czerwiec, wiesz, że tak oscylujemy wokół daty czerwiec, oscylujemy, bo ja i mój rywal, także gdzieś tam jesteśmy w kontakcie, więc automatycznie gdzieś tam we dwójeczkę czekamy na dobre starcie. Kurczę, skoro używam tego sformułowania krwawa jatka, to jeśli dojdzie do tego starcia, to będzie naprawdę się działo grubo. A czy możesz zdradzić, kto to jest? Czy... wiadomo, że nie mogę, a wiadomo, że ty się musisz domyślać. No i koniec. Ja zrobię analizę i napiszę w komentarzach trzech przeciwników. No i na przykład. No i ja też będę ciekawy, co tam ludzie napiszą. No nie, no powiedzmy tak. Ja bym bardzo chciał dużo powiedzieć właściwie, tylko no też muszę trzymać się pewnych reguł, jeśli czegoś nie wolno powiedzieć, to nie wolno, ale jestem gotowy w taki blokach startowych przedbiega, żeby faktycznie oznajmić światu naprawdę dobrą nowinę, wujek dobra nowina, no chciałbym takim być. Tomeczku, nie zatrzymuję Cię, bo dzisiaj ciężki, pracowity dzień będzie. Życzę Ci powodzenia, żebyś się dobrze bawił, bo to Ci też na pewno sprawia radość, no i powodzenia. Nie, dziękuję, przyda się na pewno. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki bardzo. Tomeczku, dzięki bardzo. Super, dobra, lecę.